Witam Was tutaj, cześć, to jest Nasz. Zapraszam Was na drugi odcinek z Switch Canal z PlayStation 4 Industries. Tak, mamy muzyczkę odpaloną, to oznacza tylko jedno, że wracamy z kolejnym odcinkiem. I tak, dziś zaczniemy sobie od czegoś na lekko. Czytaj, będziemy sobie mówić głównie dzisiaj o rozbudowie miasta. Oczywiście jakieś Industries będzie, ale ponieważ nasze miasto już zarabia. I to całkiem ładnie, przynajmniej przed chwilą jeszcze zarabiało. O właśnie. Jednak chyba trochę przyspieszyliśmy za bardzo tym po produkcji. Dajmy sobie do 105%. No. Więc to tak niech już zostanie jak jest. Natomiast to, co mnie bardziej interesuje, to to, że mamy wielkie popyty, z których nie korzystamy. I właśnie tym bym się zajął. I tak. Nie miało być dzisiaj odcinka, a jest nie bez powodu. Właśnie, może od tego zacznijmy. Czemu jest dzisiaj odcinek? Ponieważ już jutro. Jeżeli to oglądacie w środę. Około godziny 18 z preferencją, że może się zacząć trochę wcześniej, będzie live'ik z Cities Skylines PlayStation 4 pojazdy. Czyli mianowicie z tej magicznej opcji tego i tego. A mianowicie kiedy klikacie tak, klikacie to i... Nie, czekajcie, ja wam pokażę, o co tu chodzi. Kiedy klikacie sobie pojazd, wybieracie sobie go, klikacie tu, możecie go sobie zmieniać, co nie? Ale co najważniejsze po aktualizacji, możecie rozwalać różne pachołki i rozwalać drzewa. Czekaj, czy ja to mogę też rozwalać? Czekajcie, bo tutaj jest ta skrzynka, tak? Czy ja mogę coś zrobić? Ty. Dobre. No ale wiecie mniej więcej, o co chodzi, tak? Teraz można niszczyć rzeczy i w ogóle różne rzeczy. Czekaj. Dzięki czemu z tego sezonu live'ik i nie tylko z tego typu rzeczy, z różnych rzeczy tego właśnie opcji. Live'ik będzie prowadzony z panem Dominikiem, z drugim panem Dominikiem i nie u mnie, więc z internetem nie będzie problemów. Dobrze, mam nadzieję, że jesteście zaproszeni, że czujecie się zaproszeni i tak. Zacznijmy od czegoś potrzebnego, mianowicie od kupienia nowego kawałka ziemi dla ludności. Bo mogę tak faktycznie zacząć tutaj wydawać i chyba od tego zaczniemy za chwilę. Bo będę się was pytać. Ej, w sumie to jest dobry pomysł. Dobra, ankieta. Ankieta, głosujecie w ankiecie. Macie do wyboru jeden kawałek ziemi, który kupujemy teraz. Ten, to jest jedynka. To jest dużo rolnictwa, trochę lasów, połączenie autostradowe, co się przydaje, czy się zna, połączenie autostradowe i połączenie lotnicze. Kolejny, tutaj jest trochę mniej połączeń, ale z kolei jest więcej lasów. Tutaj mamy połączenia kolejowe, czyli coś bardziej się przyda do połączeń kolejowych. To jest dosyć ciekawe. I dużo rolnictwa na przyszłość na rozbudowę tej naszej dzielnicy rolniczej. Tu z kolei nie mamy żadnych połączeń, ale mamy góry, więc jakiś park teoretycznie można było utwalić, albo jakieś kopalnie, bo mamy tutaj właśnie dosyć dużo rudy. Więc jeszcze raz. 1, 2, 3. 4. Głosujcie w ankiecie i ja to postaram się w kolejnym odcinku uwzględnić, jak zagłosujecie. Ankieta jest ważna oczywiście około 1 lub 2 dni, no bo będą się teraz częściej pojawiać odcinki. No i tak, tak jak mówiłem, będziemy budować naszych ludzi. Właśnie, bo my już możemy budować bambaje. Tak mówię niewyraźnie trochę, bo przed chwilą się obudziłem, tak? Jest 19. O tej godzinie to ja... po szkole, a dzisiaj miałem zakończenie przedszkolnego, to ja już śpię. Bo jestem zmęczony po całym dniu. Ja jeszcze mam dosyć dużo emocji w ogóle i... Wiecie jak to jest, tak? Nie muszę wam przecież mówić. No ale tak, zacznijmy od tego, że tu sobie podniesiemy leciutko. I tutaj zjedziesz sobie ten obrót. O, jak pięknie przejeżdża. No, naprawdę. No, bardzo pięknie. No, bardzo pięknie. No i tak, możemy puścić już sobie bambaja, ale bambajami może niekoniecznie będziemy się jeszcze zajmować. Oczywiście, że trzeba puścić, ale niekoniecznie w tym momencie. O, i tak, tu widzę, że jest dosyć duże połączenie, co jest zawsze świetną wiadomością, ale zrobimy sobie tutaj coś takiego jeszcze, czyli ciach i tutaj dojedziesz. Na razie będziecie mieli tutaj ścieżkę, bo ja wiem, że to jest bardzo korzystaliście z tej ścieżki. Ale ze względów technicznych, gdzie tutaj jest nowa dzielnica mieszkalna, dla której oczywiście możecie wpisać nazwę dla tej dzielnicy mieszkalnej, tak samo nazwę dla ulic. Macie pomysły na nazwę ulic? Piszcie w komentarzach, tak, żeby nie było. Więc proszę bardzo, macie pomysły, piszecie, nie macie pomysłów, też piszecie.
Po prostu chce, żeby te nasze miasto było takie najbardziej nasze. Scenarią tutaj ta przestrzeń tutaj pośrodku prawdopodobnie zostanie później parkiem, tak mi się wydaje. Dobra, no i tutaj właściwie możemy zrobić jeszcze ten park taki dosyć kanciaty. W sensie te dzielnice mieszkalne, ale później już będziemy trochę z tym bardziej walczyć. No to tak, tu możemy sobie... Czy tu sobie zrobić połączenie? Nie będziemy łączyć. Nie będziemy robić połączeń przy takich tylko, jeśli już to przejście, kładki do pieszych. No, tak będzie lepiej. Dobra, tu tak i tu dobra. Ciach, ciach. I tutaj... o, proszę bardzo, ciach, ciach, to weszło. Weszło. Tutaj, tutaj, tutaj. W ogóle się zrobił dzień, nie myślałem, że to będzie teraz noc. Po czymś takim, ale no dobra. Ale jest dobrze, tak? Ja lubię, jak jest dziomek. Dobra, no i tak, i tu sobie nie. I tu sobie damy, aby to była pierwsza część rudy. I tu będzie druga część rudy. Dobra, czyli faktycznie możemy już nie teoretycznie dać miejsce do budowy, ale ponieważ budujemy realistyczne miasta, no to jeszcze nie możemy. Przepraszam. Ponieważ w naszych realistycznych miastach dajemy też sobie sklepiki. Czytajcie, dajemy sobie sklepiki w wybranych przez nas miejscach, tak żeby to bardziej realistycznie działało. Czyli to tak nie jest tak, jak oni tutaj próbują z TIS głównie zrobić, żeby tutaj wielkie jakieś tam dzielnice handlowe czy coś tam. Nie, to my aż tak nie będziemy w to szli. Statua przemysłu, statua dobrobytu, statua statua zakupów. I ją sobie tutaj postawimy na środku. Tu nie będzie dużo sklepów, znaczy akurat dookoła tego. Będą, ale ogólnie nie. No ma, i czy my tutaj możemy od tego dociągnąć ścieżkę jakoś? Czekaj, do tego może? To tu sobie puścimy ścieżkę. Ojojoj, dalej mnie zakręciło, czekaj, to są fleszki. Bo ja jestem niestety nad geekiem i pyłki są u mnie i tak to jest coś fajnie. Że nie jest za przyjemnie. Dobra, to wyburzamy. Przesun będzie w tym kierunku i teraz może się połączyć. Ja nie mogę, no weź się. Podłącz. Okej. Może się podłączyć. No i tak, oczywiście wy tutaj nie macie na razie prądu, ale tym się nie będziemy zajmować. Więc tutaj sobie damy jeszcze coś takiego. No i poszczególne sklepiki gdzieś tam, głównie przy narażnikach, jak wmontowuję, żeby nie było. Ale niekoniecznie, oczywiście, też mogą być w innych miejscach. A tutaj trochę przesadziłem. No i tutaj może jeszcze jakiś jeden, tak nad tą wodą. O, dobra. I całą resztę, oczywiście, zabudowa mieszkalna. Bo to jest tutaj najważniejsze w tej części. Bo oni tu będą mieli bliski dojście do petasty, to też jest dosyć ważne. No, i niech będzie. Tutaj jeszcze by się przydał jeden sklepik, to sobie montujemy właściwie. O, dobra. No i za chwilę, o, już właśnie dokładnie zaczęli się budować, więc jest dosyć dobrze. I to, czego jeszcze nie mamy w tym mieście, okej, nie, to jest włączone. I to jest teraz włączone, okej, dobra. A mianowicie kładki. Kładek nie mamy jeszcze w ogóle w tym mieście. A one będą tutaj bardzo szalenie potrzebne, żeby po prostu się dobrze przemieszczać pomiędzy tymi różnymi miejscami. Jak na przykład dojście do przemysłu. Po prostu kładkami. Dobra, na razie będziemy robić jedną kładkę. Później może zainwestujemy w dwie. Czemu dwie? No bo jak są dwie, to są i dla pieszych, i dla rowerzystów. Ale zastanawiamy się jeszcze. I tutaj na razie te kładki będą się kończyć po tej części. Czemu? Ponieważ tutaj jest tak dobrze zrobiona infrastruktura drogowa, że kładki by nie miały większego sensu. Natomiast tutaj one będą miały. Ponieważ tutaj jest trochę tego więcej. No i tak. To nie został mówczy. Tutaj, o, dobra. Chyba naprawili ten błąd, co był ostatnio. Nie naprawili. Nie mogę cały czas zrobić takiego na jeden tutaj. Normalnie się dało kiedyś, ale... Ale zepsuli to. Szkoda. No to
Mam tutaj po prostu zejścia, tak? Nie, może niekoniecznie. To dziwnie wyglądało. Może tak. Albo wręcz, czekajcie. Możemy się tutaj pobawić, tak? Tak, tutaj do góry. I tutaj zakręcik. Nie, to mi się nie podobało. Zastanówmy się, bo my tu musimy jakieś takie ciekawe, które będzie już charakterystyczne tego miasta. Albo po prostu ty tu będziesz schodzić i tu w dół. No chyba to jest najlepsze. I będzie przykład zarazu w dwóch kierunkach. Tu będzie drugi scenę, bo nie chcę handlu burzyć. Ale ogólnie mniej więcej wiecie, o co chodzi. Czyli tak, tak, tu w dół. Dokładnie. I tu w dół niestety mieszkanka trzeba wyburzyć. Raz, dwa, trzy. Nie, nie, nie łączysz się. Ciach, ciach, ciach. I raz, dwa, trzy. W dół. O, dobre to jest. Podoba mi się to. Tu nawet... Czekaj, tu nawet na takiej wysokości można by pójść. Dobra. No tam mamy jeszcze jakieś tutaj faktycznie przejścia. Z tego co tutaj. Sobie tutaj posunię od tej strony. O, już ludzie chodzą, zobaczcie. Ledwo co wybudowaliśmy, a ludzie już, tak? Spodobało nam się, jesteśmy za. No i tego się trzymajmy. Dobra, no tak, nasz przemysł i to wszystko już całkiem dobrze działa. Teraz tak, wy potrzebowalibyście prądu, który wam niestety musimy dostarczyć jakoś. A najprościej bym tutaj. Wiesz, teoretycznie nawet tutaj jest niedaleko. Ale bo tu się akurat całkiem na razie dobrze powoli budujecie. Dobrze, z drugiej strony zobaczmy sobie, jak tam nasze bramki zarabiają. No z tego co pamiętam, dosyć nieźle. Bo jednak to jest jedyna droga wjazdowa do naszego miasta póki co. Więc tak. No i przejdźmy do industrii, bo to jest jednak najważniejsze w tej serii. Czyli więcej tego trzeba wyrobić. Ale trzeba mieć też więcej forsy. Czyli przyspieszmy sobie trochę. Więc sobie rozgrywkę. Tak. I może kolejne bataki w sumie, bo oni tutaj dojeżdżają dosyć daleko z tego co pamiętam. Mhm. A, no i tu też dajmy sobie przystanek w sumie. Tutaj będziesz się zatrzymywać. Tutaj i tutaj. A ty tutaj pod. No i teraz tam przejdę wreszcie. O, akurat im autobus ucieknie. Ups. No niestety bywa. Takie życie. No i tak, na razie tutaj jest jakieś takie teoretycznie centrum autobusowe. Ta autobusik, który będzie jeździć właśnie stąd, będzie tam dojeżdżać. Czyli czytaj tutaj. Gdzie będzie się zatrzymywać? No, może tutaj właściwie. No bo jak tutaj ze wszystko tak dojeżdża, to jest chyba najlepszy pomysł. No ma tutaj. Proszę bardzo, przystanek. Pojedziesz pod naszą ścieżkę, bo ona tutaj jest tak życiodajne coś. No i autobusy jeździły tam kolejną uliczkę. Więc właściwie to moglibyśmy po prostu tu postawić kolejny przystanek. I może się tego trzymajmy. Bo później kolejny autobus będzie jechać jeszcze w jednym kierunku. Dobra. Ty skręcisz sobie tutaj później i dojedziesz tu. Dobra. Mamy dosyć dużo tych linii autobusowych swoją drogą. No tak, z tej jeszcze nikt nie korzystał, ale najwięcej ludzi korzysta z tej. Bo to jest aż 26 osób. No tak, no nic dziwnego, bo to jest w końcu nasza główna ulica, ale no to dobrze, bardzo dobrze. Tu z kolei mamy sobie właśnie nasze ścieżki dla pieszych też. Bo ich aktualnie zbytnio nie ma w naszym mieście. A wiadomo, że są potrzebne. Dobra, tu jest dla pieszych. I tu obok, jakby się udało wmontować. Chyba, że się nie uda. Nie uda się. Ja nie mogę. No, no to macie tylko dla rowerzystów. No trudno. Nie to nie. Nie chcecie pozwolić, że nie macie. I tu będą kolejne dla takich ogólna ścieżka. O, no bo ja nie lubię jak tutaj tak w kosmosie też jej chodzi. Więc staram się jak najbardziej to obniżyć, rzecz jasna. No nie zawsze da się. No nie jest już tak źle. No ma, może być. No i teraz tak, wy potrzebujecie wody, ale pierwsze wy się zrobiliście jako szklarnia. Co już z samego początku jest nie najlepszym rozwiązaniem. Nie, to nie jest szklarnia, to jest pszenica. Znaczy tutaj były ziemniaki, dobra. Tu były ziemniaki, to tu będą pola ziemniakowe w sumie. Ale ogólnie bym wolał, żeby był na razie jeden taki niekolorowy zbytnio. Bo jak są kolorowe, to fajnie tak, co nie? Oczywiście. Ale nie non-stop. Nie ma. Jak działa sobie nasz młyn? Nasz młyn całkiem dobrze działa, dobrze.
Bardzo dobrze. Dajmy sobie połączenie może z tej stanem, bo jak oni tutaj idą do tego właśnie, to po pierwsze, oni tu potrzebują zakrętu. Tego jeszcze nie mają. Tutaj właśnie dostali. I tu by się przydał im przejazd na drugą stronę. Tego też właśnie jeszcze nie mieli. O. To jest tak, dosyć według mnie dobre połączenie. I to jest chyba też na równym poziomie do tej drogi. Okej, dobra. To macie teraz już jakieś tutaj sensowniejsze połączenie, proszę bardzo. Tu nie ma świateł, tu nie ma świateł, świetnie. Tu też nie ma, tu nikt się nie łączy. I gitara się ma. Z kolei coś się połączy, to się połączy tutaj. I sobie tutaj damy już na przyszłość rozbudowę, bo tym się właśnie dzisiaj chciałem zająć, żeby oni tutaj nie marudzili mi teraz za chwilę, że znowu. I tak się pobudowali, żeby wszystkich normalnie wyłożyć. Ja też nie mogę. Przecież oni doskonale wiedzieli, że tutaj ja będę to później wyburzać. Jak nie wiedzieli, to ich problem. I tutaj właśnie idealnie to powinno przejść. Nawet jeżeli nie ma funduszy. Ale za 13 tysięcy nie jest aż tak źle. Znaczy bym powiedział, że nawet dosyć jest nieźle. W sumie 13 tysięcy, żeby zarabiać. No, to jest naprawdę nieźle. I chyba faktycznie przemysł póki co zaczynamy zwalczać. W sensie zwalczać w tym dobrym sensie, że oni tutaj faktycznie z niego korzystają, z tego mojego nowego. No i tak, tu zrobiliśmy sobie tę ścieżkę, to tą ścieżkę na razie wywolimy. A chociaż korzystali z niej faktycznie. Co fakt to fakt. I tu sobie zrobimy podłączenie. Ciach, ciach. A jak ktoś chce korzystać ze ścieżki, to będzie się mu tutaj ciągnęło. Łącznie nawet dotąd. Tutaj. I tu. Nie na dół. Na dół to ja nie lubię. Znaczy, na dół jest fajne, robić ścieżki wszystkie i tak dalej, ale może jeszcze niekoniecznie jeszcze na tym etapie gry. No ale tak, to oczywiście tutaj wypad światła. I autobusik zaraz zainwestujemy, bo on tutaj musi tam jakoś jeździć, kursować. O, stąd będzie połączenie. No i całkiem nieźle. Tak, tu po prostu wyburzyliśmy jedno przejście na po prostu ścieżki dla pieszych. I tu z kolei zrobimy jeszcze jedną właśnie tą ścieżkę. O, tu dotąd, tak. No i nasz autobusik. Ten przemysłowy, on zaraz gdzieś tutaj by niego wyrzuciło, tak? O, dokładnie, on teraz tutaj robi jakieś fikołki. Tego my ten przystanek tutaj faktycznie przesuniemy. O, tutaj. Bo póki co tutaj nie ma przemysłu, więc nie już niech ma. A ten autobusik z kolei to tak, ten przystanek mu usuniemy. I to mu usuniemy. No niestety, niestety chwilowo tak będzie. I stąd będziesz jechać sobie jeszcze tu, damy ci przystanek. Tu pojedziesz pod to przejście dla pieszych, przejść płatkę. Tutaj. Ty tutaj też będziesz jechać dalej prosto. I tutaj z przystankiem. O, dobra. No i ty tutaj oczywiście jeszcze jeden przystanek damy ci, a tu jeszcze. Nie tu, bardziej tam wysunięte. O, właśnie. Tu na wjeździe do miasta damy ci przystanek. I tutaj przejeżdżasz już przez tą część tej miasta, to też możesz już mieć właściwie przystanek. No i tutaj to będzie teraz tak się ładnie rozwijało. Tak mi się wydaje. Tylko dajmy sobie, dorzućmy sobie sklepiki, tak jak tutaj właśnie mieliśmy robić. Czyli mniej więcej w dzielnicy. Tu damy wam więcej aż tych sklepików. O, jak ciekawie to będzie wyglądać. Tu będzie jeden na końcu ulicy. Tak, dokładnie. Nie, powiem wam, że naprawdę ten pomysł zmieszania sklepów jest całkiem przyjaznym pomysłem. Znaczy, jeszcze nigdy się nie spotykałem czegoś takiego w Cities, a to jest w sumie coś, co powinno być normalne. I tutaj oprócz tego kawałka i dajmy sobie pędzel. I lecimy. Ciach. Dobra. Dobrze. Bez tego kawałka, bo tu będzie przemysł. I tutaj się też budować. Aha, i brakuje prądu. Jak ci tutaj już marudzą, to znaczy, że brakuje. Lub nijmy sobie na budżet prądowy, w sensie na prąd.
A, i trzeba będzie nowy... tak. No ma to, przejdźmy na budżet na prąd. No, do 120 dobijmy. Okej, tutaj tak to dziwnie wygląda. Trochę mało czytelne według mnie to jest, ale no, już nie będzie im. I tak, poczta. Według mnie jest całkiem nieźle, ale jakby oni tu mieli własny urząd pocztowy, nie byłoby gorzej na pewno. Więc im go tu postawimy. Macie. Macie swój własny urząd pocztowy tutaj też. Bo wtedy to będzie wszystko lepiej od razu działać. No i tak. Pracowników wystarczający do kolejnego poziomu. Teraz już za chwilę będziemy mieli kolejny. O, doradca jest. Okej, tak. Łącz. Doradca. Utrzymanie, łączny zysk. Mają mały łączny zysk. To spadło. Ciekawe. Ciekawe pomysł ten doradca, o co chodzi właściwie, bo nie rozumiem. A, bo produktów zwierzęcych też nie sprzedajmy ostatnio. No nie wiem. W sumie moglibyśmy też postawić jakiś magazyn w końcu, bo aktualnie to nie mamy żadnych magazynów jeszcze. A tu na końcu są przecież. O, jest na przykład mała stodoła. Aby to non stop działało. Możemy tutaj zainstalować coś takiego. I tu się zaczynają już powoli zrobić większe ruchy, więc też już zaczyna się robić coś jeszcze ciekawiej. No, a dajmy sobie tutaj miejsce na tą stodołę. I dajmy sobie tutaj mała stodoła. Ma być Okej, coś nie weszło mi tutaj to. Jeszcze raz. Pełny, pusty, zrównoważony. Chciałbym, żeby był zrównoważony w sumie. I one zaczęły, powinny już jeździć. No jestem na początku, jadę za granicę miasta, ale później będzie już lepiej. No i tak, was tutaj dałem, ale nie dałem wam wody. Więc wy razu będzie. O, wizunosz, co to ma być w ogóle. Dajemy nam tutaj wodę. No i tak oczywiście zazwyczaj jest. Więc już ją wam tutaj dajemy. A, i tutaj to widzę, że są te rudy jakoś tak trochę dziwnie porobione. No niestety. To dajmy sobie tu tak i... I tu będzie to tak. Okej, dobra. A tu będzie... W ten sposób. Tak, i w ogóle teraz zobaczymy, że to będzie było bardzo blisko siebie budować. No, no, dobra. Tu damy sobie jedno pole uprawne. O, to małe. Tutaj. Obok tej ścieżki, bo to sobie będzie tak komicznie wyglądać. Tylko może niekoniecznie takie coś. Nie, może bawełna? A czemu by nie? Proszę bardzo. No, i oni teraz tutaj będą wszyscy jeździć niestety do tego jednego miejsca. A później będzie już lepiej. I właśnie to wszystko będzie tutaj dojeżdżać do tego miejsca. Luknijmy sobie. O, jedzie. Nie wiem skąd jedzie, ale jedzie. Coś jedzie, skąd jedzie, coś tam. Dobra, skąd jedzie? Na zagranicy. I daleko jedzie, czy już? O, już wjeżdża. Świetnie. Jeszcze będzie opłata za wjazd naliczona i gitara się ma. O! Mamy poziom czwarty! Nieźle. Fabryka ubrań. No dobra, ciekawe. Warsztat naprawczy. O, to się przyda. Dużo stodoła. I rzeźnia. No to tak, ja bym zaczął od warsztatu naprawczego, ale nie mam zbyt dużo forsy, więc... No właśnie. I wody też nie mamy. Pociągnijmy do 100% wodę. I to do 100%. I tak. No, nie wypijmy się do końca tym marka z live'a. Okej, no to zrobię teraz. I teraz zobaczymy, jak to leci. I jeszcze coś z prądem jest nie tak. Ja nie mogę. Ile wy tego wszystkiego wyciągniecie? Może temperatura spada? No jest dosyć zimno w sumie. Żeby tak u nas było zimno. Ale byłoby fajnie. Dobra, warto było wbić kolejny poziom, bo będzie elektrownia naftowa. Od ile jest kolejny poziom? Od 4800 chyba. Nie jest tak daleko. Wycieczki autobusowe będą, od tego dostępne. Darmowy transport publiczny i chyba zbyt... nie. Wyciszenie, dworzec autobusowy, pożyczenia skuterów.
Pele. Węzły promowe, autobusowo-promowe, laboratoria jakieś tam różne, okej. Okay. Średni magazyn, no dobra. Ciekawe, ciekawe. Czy to cały czas działa? Nie działa. Mąka. Mąka to jest nasze przekleństwo, a mąka nie działa, ponieważ z niewyjaśnionych na nim przyczyn. Bo większość tych non-stop produkuje, a nie, nawet wy nie macie. A, i oni teraz pewnie wszyscy jadą tutaj. Nie, na razie nie. No to nie wiem. No ma, ten już dojechało do niego coś. A do tego, o, właśnie dojechało. No, to nie zmienia faktu, że to powinno non-stop być pełne, tak? A nie jest. Liczba ciężarówek 1 na 5. Tak trochę to dziwnie działa dla mnie. Chyba trzeba zainwestować jeszcze jeden młyn. No, pójdźmy jeszcze jeden młyn. Macie tu młyn. Proszę bardzo. I działajcie tutaj lepiej. Dawaj, tak, tu w ogóle będzie autostrada wpuszczona na chwilę, niedługo. To tutaj się zbytnio da, już nie mogę budować. Uj. Zapomniałem trochę o tym. Dawaj, ile kosztuje to? To kosztuje 8. I to kosztuje 8. I to kosztuje 7,5. Tylko do tego potrzebna jest cała podstawowa reszta. No ja mam magazyny. Ogromny plac przeznaczony do składowania towarów i produkcji. Magazyn może pracować w trzech trybach. Pusty, pełny, zrównoważony. Domyślny i zrównoważony. W trybie zrównoważonym magazyn pracuje według aktualnego popytu. To według mnie jest najlepsze. Typ działania magazynu można zmienić w panelu informacyjnym. Okej, tu jest 40 ciężarówek. 30 ciężarówek, 20 ciężarówek, 10 ciężarówek. Ciekawe. No i tak, mamy nasze budynki unikatowe. Czytajcie właśnie to. Fabryka dla moniady to potrzebne jest szkło, czego jeszcze nie mamy. I fabryka ubrania jest potrzebny plastik, czego też jeszcze nie mamy. I kosztuje 100 tysięcy. Więc no niestety. Później jest fabryka mebli. I to będziemy, jeżeli pójdziemy w nasz przemysł leśny. To wtedy to będzie. No i tak, dajmy ci tutaj wodę. Bo byłoby miło, gdybyś gdzie pracował w sumie. Dobra, no jak tam jest z naszą pocztą? Bo jednak poczta to jest jedna z moich ulubionych teraz rzeczy. Ten budynek jest jakoś najmniej lubiony przez pocztę, nie wiem czemu. I to zawsze. Mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, zawsze ten budynek jest najmniej lubiony przez poczty. Ale to czemu to tak działa i jeszcze nie mieliśmy kolejnego poziomu, a bo 4800 jest, a jeszcze mamy taki dosyć duży do tego odsetek, no tak, to tak niestety może wyglądać. No, to dajmy sobie tutaj dosyć duże miejsce na handel, bo handel chce się budować poniekąd. Tutaj nie, bo tu będzie przemysł, nie. I tutaj w sumie właściwie jeszcze, możemy dłużyć was. Nie, bo tutaj to tak ładnie jest tutaj wkręcane, no i teraz będziemy więcej zadawać. Jak mąka będzie już normalnie działać, tu będzie cały czas to pełne, jak jest z planami i produktami zwiększającymi, to będziemy gadać o ulepszeniu tego, ale póki co nie ma. Nie ma, niestety nie ma. Dobra, jak tam nasze PGR-y? Wydajność, dostępne miejsca pracy. A, edukacja. Właśnie, jak jest z edukacją w naszym mieście? Okej, to jest na poziomie high. Mamy za mało podstawów, czyli trzeba postawić podstawówkę i nie mamy 10 tysięcy. Przecież to macha czas. No, my tutaj idziecie do szkoły. To dobrze. To dobrze, że chodzicie do szkoły. Ja jestem zadowolony z was. Ja też nie jest zadowolony, ponieważ mamy dosyć dużo kredytów do czynienia tak poza tym. Nie ma. Tutaj i tutaj na razie sobie damy miejsce, coś jeszcze po budowach mieszkań. Z czego tutaj damy jeszcze sobie ścieżkę. O, tu jest słup akurat. To sobie damy zejście od tego tutaj na dół. O, jak ładnie. I ciekawe, czy tu nie mogę niedługo wyburzyć, bo by się przydało w sumie właściwie, bo on tutaj tak się ciągnie. I byłoby miło, gdyby go nie było. Ale ludzie ze ścieżki korzystają jak na palenie. Dobra, możemy postawić już naszą podstawówkę. Nie będę ją montować. No gdzieś najpierw gdzieś w środku i przy ścieżce. Tu jest dobre miejsce przy ścieżce. Nie ma jeszcze tak dużo mniej rzeczy. Proszę bardzo, macie autobus. Korzystajcie. Podstawówka do waszej usług.
Dobrze, wy macie ciśnienie na prąd i to bardzo dużo może ciśnienie na prąd. A ja cały czas tylko podciągam i podciągam na prąd. Może po prostu nie ma któryś tutaj paliwa, nie, no mają wszystkie, no to nie wiem. Ja to nie wiem jak mam wam pomóc. A ty macie ciśnienie na wodę, bo też nie ma wody. Tak miasto się szybko buduje, że no widzicie. Że za mało zarabiamy. Dobra. Skoro za mało zarabiamy, no to trzeba postawić kolejne tutaj nasze tutaj plony. Czytaj. Nie to. Rolnictwo. Idziemy dalej. To kosztuje 8, to. O! Idealnie! Udało nam się wejść. Mamy proszę bardzo. Przepis planowania. Dobra, dobra. No to co wszystko przeczytałem jeszcze przed chwilą. To tu sobie jeszcze postawimy o jednym. O, jak ładnie weszło. I moje pytanie jest za 100 punktów, bo teraz się w sumie nad tym zastanowiłem. Jak mamy te dzielnice, o, to pokazuje nam to, co jest nam potrzebne, dobra. Bo wcześniej, bo na PC to tak trochę nie jest do końca zrobione idealnie. W sensie, sobą widać nasze, to co chcemy budować pod tym. Ale dobrze, tu jest dobrze zrobione. A, tu sobie dajmy ten mały pędzel. I tu sobie dociągniemy do tego miejsca, bo tu faktycznie nie będzie naszego przemysłu. O. Nie, czekaj, tu możemy nawet tak pójść, nie? I później od drugiej strony dociągnąć. O. Co nie? Dobra. Tutaj nie wiem, czemu mi się ma znało, w sumie, bo tutaj nic nie ma. Czyli właściwie jak jest ta autostrada, to będzie koniec tej dzielnicy. No dobra, niech będzie. Zajezdnia tramwajowa. Tak, wiem, że są takie nowe budynki. Ale wiem też, że jest nowa elektrownia, która jest najbardziej potrzebnym budynkiem w aktualnej historii tego miasta. A mianowicie ją trzeba po prostu postawić. Ciach. Bo prąd jest z tym po prostu problem. No bo, no i schodzimy na 100% znowu. Będzie i tak go za dużo, ale 100%. Dobra, jest dobrze. I woda. Woda, woda, woda. Trzeba więcej ciągnąć i więcej wyrzucać. Dobra. Czyli i podatki też możemy zejść na wodę. Nie wiem, do 75. Sądzę, że powinno być całkiem nieźle. W ogóle zaraz zakończę zagadek, bo ja tutaj się tak spędziłem z tym odcinkiem, a jest 32 minuta odcinka. Czytaj, która jest godzina? Jest 20 równo u mnie. No nema, to się będę już z wami tutaj powoli kończyć. Pomimo wszystko ja chcę, żebyście mieli właśnie dzisiaj ten odcinek. A będę go puszczać bez żadnego montażu. Więc sorry, bo nie ma jeszcze intra. Intro mam już, ale chcę, żebyście po prostu mieli dzisiaj ten odcinek. Żebyście pamiętali, że będzie live'ik. No i hejo, i tyle. Dobra. Czy coś jeszcze dzisiaj tutaj zbudujemy? Ten warsztat bym bardzo chętnie wam tutaj pokazał, jak on wygląda. Ale nie wiem, czy mi się dzisiaj uda go. On kosztuje 25 tysięcy. Dobra, BGR2. Zmienimy nazwę. Proszę bardzo. Ta nazwa mi się tutaj spodobała, bo to właściwie to jest i to. Tylko nikt tego tak wprost nie nazywa. Proszę bardzo. PGR2, PGR1. I tutaj będą się tak właśnie nasze PGR-y ciągnąć. A, i to co chciałem jeszcze wcisnąć tutaj. To może by się udało mi tutaj dzisiaj, no a to jeszcze to wkręcimy jeszcze dzisiaj. Czyli tu tak. A, bo tu jest koniec tej dzielnicy właściwie, no to idealnie akurat. No i tutaj jest idealnie by to było. No ma, to wywalimy. To wywalimy niestety, no trudno. I tutaj trzeba dzielnicę dociągnąć. Ciach, ciach, ciach. No ma dzielnica dociągnięta i nasz przemysł, tak, tu będą jeszcze pola uprawne, tu i tu. Natomiast tu będzie to i tu będą też szkółka, będzie jeszcze jedna. Dawaj, no, proszę bardzo. Nie widać niestety jak to pięknie wygląda, ale o to mi tu chodziło, żeby teraz tutaj, czekaj. W przeciwnym kierunku zainwestować tą drogę. Tu jest w tym kierunku, tu jest w tym. Usunąć przystanki autobusowe chwilowo tutaj, bo tu one się teraz trochę skraszują. O, dokładnie. I teraz tak, ty masz przystanek tutaj, po tej stronie. No dobra, to już... O, mogę przerzucać na drugą stronę.
Ty, tak, nie wiem, czy to było wcześniej. Czekajcie, sprawdzę. Ty, nie, to ja wolę po tej stronie, bo on tutaj będzie właściwie... Po tej stronie będzie mu lepiej, jak będzie się zatrzymać. Tu będzie mieć przystanek i dorzucimy wam tutaj, bo... Znaczy nie, ten, tu by nie dorzucimy, tylko po prostu przerzucimy wam ten. Bo tutaj będzie lepiej funkcjonować. No i mamy nasz autobus tutaj ten. Tu mamy to wszystko. Zaczyna to całkiem cienko wyglądać. Czy to nam działa dobrze? Jeden działa dobrze, drugi działa dobrze. Mąka się produkuje. Czy to działa dobrze? Działa dobrze. Tempo produkcji 110%. I tu po prostu postawimy wam później magazyn z czymś, żeby to lepiej działało. I wytwarzamy wyroby cukiernicze, czyli czytaj wyroby wielkie. W sensie, no wiecie, o co mi chodzi. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Trochę pomniejszyliśmy sobie miasto, no tak, nawet nie troszeczkę. W kolejnym odcinku planuję już postawić pierwszą linię bambajową, bo się przyda w tym mieście. Autobusy kursują już normalnie. Powiększyć dużo to nasz przemysł, tym się głównie też zająć. Wybudować w końcu naszą autostradę, bo tutaj ona się przydała, bo to jest tak, to nie takie jakieś małe połączenie. No i dużo rzeczy się nie działo. Tak, oczywiście to jest przecież ten park do wybudowania jeszcze w środku dzielnicy. I nie tylko. Więc tak jak mówiłem, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Oj, oj, oj. To musimy zmienić, bo to są pola ziemniakowe. Tak, będziecie też dzisiejszy odcinek nazywać. Pola ziemniakowe. Dobra. I kończymy sobie tak tutaj piękny dzisiejszy odcinek. Cześć!